Witamy Państwa serdecznie w Domu Kultury na osiedlu Wodna. Ze mną kierowniczka Iwona Feliksik, która szefuje tutaj temu wspaniałemu artystycznemu miejscu. A dzisiaj byliśmy świadkami takiego świetnego, twórczego przedstawienia różnego rodzaju aranżacji. Proszę nam zdradzić tajemnicę, jak doszło do tego projektu. Jakiś czas temu udało nam się wspólnie między sobą tak porozumieć, żebyśmy mieli możliwość po prostu spotkania. Wyszła taka propozycja właśnie po kolonii. To nas bardzo zainteresowało, ucieszyło, ponieważ dla nas było... To ta grupa z Krakowa, z tego teatru zgłosiła się do Was? W momencie mieliśmy wspólne warsztaty. To były warsztaty dla dorosłych i w tym momencie tak gdyby... tak porozumieliśmy się i udało nam się po prostu stworzyć tak gdyby tą półkolonię tutaj. Myślę, że dla nas to była naprawdę wyjątkowa okazja, ponieważ 2 tygodnie naprawdę tak wspaniałych zajęć, które to były tylko 2 tygodnie. Szanowni Państwo, 2 tygodnie powstają takie fantastyczne historie. Na temat samego tańca, bo była tutaj taka ekspozycja taneczna takiej bardzo prężnej młodej grupy młodych artystów, a drugą częścią, ale to zaraz sobie na ten temat powiem, bo to trwało tylko 2 tygodnie. Tak, tak. I w tak krótkim czasie udało się po prostu stworzyć naprawdę to, co Państwo widzieliście. Naprawdę nas to samych zaskoczyło, że dzieci są naprawdę tak twórcze i tak szybko przyjmują pewne rzeczy, ale wydaje mi się, że to też dużo zależy od osób, które prowadzą te zajęcia. Naprawdę jestem im bardzo wdzięczna, że tutaj u nas byli i że z nami tak wspaniale naprawdę współpracowali i że dzieci mogły się rozwijać jeszcze dodatkowo. Także to jest taka fajna rzecz, która naprawdę pozostanie w dzieciach i w nas tutaj. Nazwijmy, że to był akt pierwszy, taniec, natomiast rzeczy plastyczne, które za momencik będziemy sobie oglądać, też były równolegle w tym samym czasie, prawda? Tak, tak. To rozumiem, że różni wykładowcy, bo ich było kilku. Zajęcia były prowadzone przez 5 osób. Mieliśmy 5 godzin praktycznie zajęć codziennie przez 2 tygodnie, czyli w sumie 10 dni. 10 dni. Tak, to był taki, no w sumie maraton, aczkolwiek dzieci naprawdę wydawało mi się... Bardzo intensywna praca. Wydawało mi się, że będą zmęczone i jednak okazało się, że były bardzo zadowolone. Wszystkie te zajęcia były tak fajnie prowadzone i one były tak podzielone, że dzieci nie miały możliwości nudzenia się tutaj. Każdy sobie mógł wybrać coś dla siebie i wydaje mi się, że każdy z tego skorzystał. Zajęcia plastyczne również były w takim fajnym bloku prowadzone, gdzie mamy właśnie okazję zobaczyć teraz przynajmniej część tych prac, bo bardzo dużo, no nie mieliśmy możliwości wystawienia tutaj tego wszystkiego, bo naprawdę dużo się działo, ale wybraliśmy tylko kilka rzeczy, które były najbardziej interesujące.
też widzi baranek. Bardzo ładne, fajne.